W dzisiejszym CryptoNews m.in. o JP Morgan, który otwiera się na indywidualnych klientów, także od teraz każdy może kupić Bitcoina z JP Morgan, nie tylko wieloryby. Powiemy sobie również o gigancie Amazonie, który planuje jeszcze w tym roku zaakceptować płatności w Bitcoinie i innych kryptowalutach. Powiemy sobie również, co powiedział Elon Musk na ostatniej konferencji Bitcoin, która odbyła się w zeszłym tygodniu, które kryptowaluty posiada w swoim portfelu oraz które z jego firm posiadają Bitcoina. Sprawdzimy, co o Bitcoinie uważa właściciel Twittera. Oczywiście, jak zawsze, sprawdzimy wykres Bitcoin do USDT, bo tutaj miała miejsce sytuacja, która ostatnio wydarzyła się 8 października 2020 roku. No i jak już Wam wspominałem w jednym z moich poprzednich nagrań dokładnie, w tym będę miał dla Was niespodziankę, 3 osoby dostaną po 10 dolarów w jednej z kryptowalut, a więc zostańcie do końca, bo na pewno warto. Witam Was na kanale Kryptopodróże w kolejnym poniedziałkowym CryptoNews, w którym przedstawię Wam najważniejsze informacje ze świata kryptowalut. Ja nazywam się Dominik i jeżeli jesteście na moim kanale po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj o kryptowalutach, o pieniądzach, o podróżach, więc jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, zachęcam Cię do kliknięcia subskrypcji oraz dzwoneczka, tak aby nie opuścić kolejnych nagrań w przyszłości. I z tego miejsca przypominam, pamiętaj, to nagranie to nie jest porada inwestycyjna, ja nie jestem doradcą finansowym, a wszystko, co usłyszysz w tym nagraniu, ma jedynie charakter informacyjny. Edukacyjny. Jeżeli się z tym zgadzasz, zostaw proszę łapkę w górę i zaczynamy. Na początku chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować, ponieważ mój kanał przekroczył właśnie 1 000 000 wyświetleń. Może w porównaniu do innych kanałów jest to mały kroczek, natomiast dla mnie jest to duży krok milowy, aby mieć jeszcze większą motywację do tego, żeby dawać Wam jak najlepszy content, jak najlepsze filmy, jak najbardziej wartościowe. Także wielkie dzięki, wielki szacun i lecimy dalej. Jak możecie zauważyć, cały rynek na zielono, jeżeli chodzi o dominację Bitcoina, pnie się ku górze, w tym momencie wynosi prawie 50%. Na rynku wciąż panuje strach, ale nie jest on aż tak duży jak jeszcze w zeszłym tygodniu. Popatrzcie, jak małe wzrosty na Bitcoinie potrafią wpłynąć na nastroje na całym rynku. Cena Bitcoina zanotowała wzrost w przeciągu ostatnich 24 godzin aż o 10%, a w porównaniu do ubiegłego tygodnia mamy tutaj wzrost ponad 21% i na dziś jest to 38 186 dolarów. Druga największa kryptowaluta na świecie, Ethereum, również zanotowała wzrost w okolicach 24%, na dzisiaj jest to 2333 dolary. Jeżeli sobie zerkniemy na pozostałe kryptowaluty, zobaczcie, większość z nich w porównaniu do ubiegłego tygodnia zanotowała wzrosty dwucyfrowe. Największym wygranym ponownie Axie Infinity, ponad 143% w porównaniu do ubiegłego tygodnia, co dziwić nie może, ponieważ trend play to earn robi się naprawdę bardzo znaczący, jeżeli chodzi o kryptowaluty, co również może potwierdzić token Mist, o którym mówiłem w ubiegłym tygodniu w środowej porcji wiedzy. Zobaczcie, w filmie tym mówiłem głównie o tokenie Mist. Wspominałem również o modzie Play to Earn. Pokazywałem Wam, jak ten token można zakupić. Wówczas jego cena wynosiła 0.022. Na dziś cena tego tokena to 17 centów. Była już w okolicach 21 centów. Zresztą zobaczcie, w tym momencie opublikowałem w środę właśnie ten film o tokenie Mist. No a teraz sami widzicie, gdzie jego cena się znajduje. Prawie 10 razy tyle. Mam jeszcze kilka tokenów z tej grupy Play to Earn na oku, o których również będę chciał zrobić nagranie, ponieważ uważam, że warto zwrócić na to uwagę. Jeżeli chodzi o przegranych, to tak naprawdę żadna znacząca kryptowaluta nie straciła w porównaniu do ubiegłego tygodnia. Znajdujemy się teraz na wykresie Bitcoin do USDT, interwał tygodniowy, co oznacza, że każda pojedyncza świeczka jest to okres jednego tygodnia i zauważcie sobie tutaj w tym miejscu, świeczka tygodniowa zamknęła nam się powyżej 34 200 dolarów nad MMO 50, co jest byczym znakiem dla rynku na pozostałą część lipca, czego dowód mamy właśnie dzisiaj. Prawie doszliśmy do 40 000 dolarów za jednego bitcoina. Przejdźmy teraz na interwał dzienny, bo tutaj wydarzyło się coś, na co trzeba koniecznie zwrócić uwagę. Świeczka dzienna zamknęła nam się nad MMO 50, tą niebieską linią, co jest byczym sygnałem. Za chwilę Wam powiem, dlaczego i co wydarzyło się w przeszłości, kiedy taka sytuacja miała miejsce. Dzisiejsza świeczka była już nad MMO 200, to jest ta fioletowa linia. Zobaczcie, knot mamy w tym miejscu, praktycznie odbił nam się od tej linii trendu spadkowego, to jest ta czerwona linia. Mamy tutaj też silny opór w okolicach 40 554 dolarów, więc musimy na pewno ten obszar obserwować, ale to, co jest najistotniejsze, aby ta świeczka dzienna zamknęła nam się nad tą MMO 50 ponownie. A dlaczego to jest tak istotne, aby na dłużej utrzymać się powyżej tej niebieskiej linii MMO 50? Zobaczcie, od 10 maja, kiedy po raz pierwszy cena Bitcoina spadła poniżej tej niebieskiej linii, tak naprawdę przez 2 miesiące nie mogliśmy się nawet
do niej zbliżyć, to raz, a dwa, kiedy po raz ostatni na interwale dziennym cena Bitcoina przekroczyła linię M50, mieliśmy naprawdę bardzo duże wzrosty, zobaczcie sobie. Taka sytuacja miała miejsce 8 października 2020 roku, to jest ten punkt, kiedy cena Bitcoina przekroczyła linię M50, po czym zanotowała wzrosty, oczywiście nie od razu, ale na przestrzeni czasu z 11 tysięcy na 65 tysięcy. Dlatego właśnie tak bardzo istotne jest to, abyśmy się tu utrzymali na dłużej. Jeżeli zapytacie, czy teraz jest dobry moment, aby wejść na rynek i zakupić Bitcoina, w mojej opinii nie, ponieważ po takich wzrostach zawsze musi nastąpić odreagowanie, to raz, a dwa, to należy zerknąć na kontrakty terminowe. Zobaczcie, kolejna świeczka otworzyła się dużo wyżej niż poprzednia, czyli czy tego chcemy, czy nie, historia pokazuje, że cena prędzej czy później będzie musiała wrócić tutaj w te okolice 32 200 dolarów, aby zamknąć ten tutaj gap. I to jest właśnie miejsce, w którym ewentualnie decydowałbym się zakupić Bitcoina długoterminowo. Tutaj ustawił sobie zlecenia zakupu, natomiast jeżeli chodzi o sytuację, w której przebijemy tą lokalną linię trendu spadkowego oraz ten tutaj opór, ta biała linia, najlepiej jakbyśmy sobie od góry ją przetestowali lub tą linię trendu spadkowego i dopiero tutaj zajmować pozycję na ewentualne longi. Trzeba mieć również na uwadze to, że sytuacja, która dzisiaj miała miejsce, czyli doszliśmy prawie w okolice 40 tysięcy, mogła mieć również związek z tym, aby powybijać ludziom pozycję short. Zobaczcie, ponad 111 milionów utracone tylko w 10 minut przez wszystkie te osoby, które zagrywały pozycję short, czyli po prostu mówiąc krótko, na spadki, jeżeli chodzi o Bitcoina, i właśnie ten knot, który doszedł prawie w okolice 40 tysięcy dolarów, sprawił, że te osoby straciły, tak jak mówię, ponad 111 baniek. Także z hura optymizmem ja bym jeszcze poczekał, jeżeli chodzi o cenę Bitcoina. Musimy zobaczyć, gdzie zamknie się dzisiejsza świeczka. No i oczywiście, tak jak mówię, kontrakty terminowe, ten duży gap zwykle, prędzej czy później nam się wypełnia. Przejdźmy teraz do informacji ze świata kryptowalut, bo tutaj wydarzyło się dużo ciekawych rzeczy. Po pierwsze, JP Morgan otwiera się na indywidualnych klientów swojego banku, jednego z największych na świecie. Jeżeli jesteście osobami nowymi na rynku kryptowalut, to możecie tego nie wiedzieć, ale JP Morgan jeszcze kilka lat temu był jedną z najbardziej sceptycznych osób, jeżeli chodzi o Bitcoina, a dzisiaj jako pierwszy, jeden z największych banków, udostępnia możliwość inwestowania w Bitcoina swoim indywidualnym klientom. Doradcy JP Morgan, którzy zarządzają majątkiem w wysokości 630 miliardów dolarów, mogą teraz przyjmować zamówienia na zakup i sprzedaż 5 produktów kryptograficznych, w tym Grayscale, Bitcoin Trust, Bitcoin Cash Trust, Ethereum Classic i Osprey Funds Bitcoin Trust. Tak jak już wspomniałem, nowa polityka dotyczy wszystkich klientów JP Morgan, nie tylko tych najbogatszych. Dostęp do produktów krypto dla klientów JP Morgan pojawia się wraz ze wzrostem zainteresowania detalicznego rynkiem kryptograficznym, zwłaszcza po tym, jak Bitcoin osiągnął rekordową cenę ponad 65 tysięcy dolarów. Dobrze wiemy, że to w głównej mierze cena Bitcoina przyciąga nowych inwestorów, a JP Morgan nie chce dostać tyle, chce, aby to u nich inwestowali jego klienci, a nie gdzieś na jakichś giełdach, przykładowo giełdzie Binance. Jeżeli mam być szczery, to ta informacja tak naprawdę nie robi na mnie żadnego wrażenia i pewnie bym wam o niej nie powiedział, natomiast chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeszcze kilka lat temu ten sam pan, ten sam bank, jeden z największych w Ameryce, JP Morgan, mówił, że Bitcoin to jest zło, że na Bitcoinie wszyscy stracą pieniądze, a teraz ten sam bank daje możliwość inwestycji to, co kiedyś było złe, więc bierzcie sobie zawsze przez sitko to, co słyszycie, jeżeli chodzi o kryptowaluty od wielkich, bo oni zawsze rozgrywają grę pod siebie. Nie po to, abyś ty był chroniony, ty zarobił. Ty jesteś na samym końcu tego łańcucha. Oni mają zarobić na tobie, a dopiero gdzieś, kiedyś na końcu, jeżeli się uda, no to ty też sobie jakieś tam okruszki możesz pozbierać. To są instytucje, które w pierwszej kolejności mają zarabiać na siebie, nie dla was, na siebie. Mała, subtelna różnica. Amazon planuje akceptować płatności w Bitcoinie jeszcze w tym roku. Anonimowe źródło podobno powiedziało londyńskiej gazecie biznesowej City.am, że gigant e-commerce planuje akceptować płatności Bitcoina do końca 2021 roku. Prawdopodobnie przygotowując grunt pod szerszą akceptację transakcji krypto, czyli mówiąc krótko, oprócz Bitcoina będą też inne krypto, za pomocą których będziemy mogli tutaj płacić. A mówi się m.in. o Ethereum, Cardano oraz Bitcoin Cash. Możemy tutaj wyczytać, że cały ten projekt, jeżeli chodzi o płatności w krypto, jest już prawie gotowy. Spekulacje na temat wejścia Amazona na rynek kryptowalut nie są bezpodstawne, ponieważ Amazon poszukuje pracownika, który pomoże opracować strategię cyfrowej waluty Amazon i mapę drogową produktu. Pozycja ta wymaga silnej wiedzy na temat blockchain, banku centralnego i ogólnie kryptowalut. Sprawdźmy teraz, co powiedział m.in. Elon Musk na ostatniej konferencji Bitcoin, która odbyła się w zeszłym tygodniu. Ujawnił on, że nie tylko Tesla, ale również SpaceX posiada Bitcoiny. I do own
And Tesla owns Bitcoin, SpaceX owns Bitcoin. And I do personally own a bit of Ethereum and Dogecoin, of course. So. Firma SpaceX jeszcze oficjalnie nie ogłosiła, ile bitcoinów kupiła, natomiast dobrze pamiętacie, że Tesla kupiła bitcoina za 1,5 miliarda dolarów, a więc tutaj prawdopodobnie mamy podobną sytuację, będziemy mieli podobną sytuację, kiedy to ogłoszą. Elon Musk zasugerował również, że Tesla jest bliska ponownego zaakceptowania bitcoina jako płatności po obiecujących oznakach wzrostu udziału energii odnawialnej wykorzystującej w górnictwie, jeżeli chodzi o wydobycie bitcoina. Czy to naprawdę chodziło o energię? Nie mi oceniać, natomiast SpaceX chciało zakupić bitcoina, a chciało to zrobić taniej. A więc czy Elonowi mogło się opłacać, aby cena bitcoina troszeczkę spadła, aby SpaceX wydało dużo mniej, albo inaczej, wydało tyle samo, ale miało dużo więcej bitcoinów? No nie wiem, odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. I tutaj mamy kolejny dowód tego, aby się trzy razy zastanowić, jeżeli coś złego usłyszymy w internecie, dlaczego taka informacja została podana publicznie, dlaczego coś takiego w ogóle ma miejsce. I dopiero wówczas ewentualnie zdecydować się na sprzedaż swoich kryptowalut na stracie, tak jak to robiły tysiące osób, co widzieliście w poprzednich nagraniach na wykresach on-chain. Ludzie sprzedawali ze stratą komu? No między innymi właśnie prawdopodobnie w firmie SpaceX. Technologiczny miliarder powiedział również, że posiada znacznie więcej bitcoinów niż Ethereum czy Doge, czyli jednym słowem mówiąc posiada również oprócz bitcoina Ethereum oraz Doge'a. Taka informacja, jakby ktoś pytał, które kryptowaluty posiada w swoim portfelu Elon Musk. Dodał również, że już teraz ponad 50% energii, która jest wykorzystywana do kopania bitcoina, jest to energia odnawialna, czyli coś, co go naprawdę cieszy, a w przyszłości jeszcze lepiej będzie to wyglądało. W konferencji tej uczestniczyła również CEO ARK Invest Katie Wood, CEO Twittera Jack Dorsey oraz moderator Steve Lee Square Crypto. Najważniejsze zdanie wypowiedziane przez Katie Wood: uważa ona, że Bitcoin będzie z pewnością o wiele bardziej przyjazny dla środowiska niż tradycyjne wydobycie złota lub tradycyjny sektor usług finansowych i pod wieloma względami już tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o CEO Twittera Jacka Dorseya, uważa on, że Bitcoin jest przyszłością dla tej firmy. Bitcoin, największa na świecie kryptowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej, będzie jednym z kluczowych trendów dla przyszłości Twittera, powiedział prezes Jack Dorsey. Dyrektor generalny wyjaśnił inwestorom, że wiele innowacji opartych na Bitcoinie to więcej niż tylko waluta, którą można mieć, ponieważ Twitter jest zaangażowany w decentralizację mediów społecznościowych i zapewnienie większej liczby zachęt ekonomicznych. Zauważył, że Bitcoin jest jednym z trzech kluczowych trendów dla przyszłości Twittera, obok sztucznej inteligencji i decentralizacji. Myślę, że dla Twittera i jego akcjonariuszy niezwykle ważne jest, abyśmy nadal przyglądali się tej przestrzeni i agresywnie w nią inwestowali, powiedział. Dorsey powiedział również bardzo ważną rzecz, że wiele istniejących modeli biznesowych różniłyby się znacznie, gdyby Bitcoin istniał przed Twitterem lub Facebookiem. Na pewno nie bylibyśmy uzależnieni od modelu biznesowego reklamy, zauważył. To są naprawdę bardzo wielkie słowa na korzyść kryptowalut, no i oczywiście Bitcoina. CEO Twittera jest znany jako jeden z głównych wczesnych zwolenników Bitcoina wielokrotnie, przekonując, że Bitcoin ma stać się jedną walutą w internecie od co najmniej 2018 roku. Jego przyjazna dla kryptowalut firm Square jest solidnym inwestorem w Bitcoin, który kupił 50 milionów dolarów w Bitcoinie pod koniec 2018 roku, a następnie w lutym 2021 roku zakupił kolejne Bitcoiny o wartości 170 milionów dolarów. Wydaje mi się, że ci ludzie wiedzą, co robią. Jeżeli zapytacie, jaki sens jest akceptować płatności w Bitcoinie, skoro opłaty są tak strasznie drogie, że jak chcemy kupić kawę za 10 zł, to tak naprawdę zapłacimy za nią na przykład 80. I tutaj mamy Rika Bomsteina, który napisał, że właśnie chciał kupić sobie kawę, nie dość, że musiał czekać na płatność 45 minut, to jeszcze zapłacił za nią 80 dolarów. Więc jaki sens jest płacić bitcoinem za takie produkty? Na co jeden z użytkowników ShareHot odpowiedział mu: wyślij mi invoice, czyli kod QR na 100 satoshi, ja ci wyślę te 100 satoshi w kilka sekund i opłata będzie znikoma. Oczywiście w pierwszej kolejności musisz sobie pobrać jeden z portfeli z Lightning Network, przykładowo Wallet of Satoshi, i za jego pomocą wyślemy w krótkim czasie za minimalną opłatę 100 Satoshi. Rick był na tak, chciał to przetestować, bo o tym nie miał zielonego pojęcia. Pobrał sobie portfel Wallet of Satoshi, wysłał mu ten kod QR, a następnie dostał na swój portfel w kilka sekund 100 Satoshi. Oczywiście po chwili odpowiedział, że jest to bardzo interesujące, nigdy wcześniej nie używał Lightning i jest zaintrygowany całą tą sytuacją. Dajcie mi znać w komentarzach, czy słyszeliście o Lightning, czy używaliście takich portfeli i przesyłaliście przykładowo Satoshi czy też Bitcoiny za ich pomocą. Dlatego jak widzicie, wdrożenie płatności w kryptowalutach, nawet w kryptowalucie Bitcoin przez Amazon, Tesla lub inne firmy,
nie jest żadnym problemem, a zobaczcie, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o adopcję Bitcoina w porównaniu do innych technologii. Mamy tutaj wymieniony telefon, TV, videogames, MP3, komputery PC, kolorowe telewizory, social media, internet, karty kredytowe i zobaczcie, jak to wygląda, a gdzie jest Bitcoin, dopiero w tym miejscu. Dla porównania internet znajduje się w tych okolicach, czyli jakieś 50%, jeszcze 50% ludzi na świecie nie ma dostępu do internetu. Zobaczcie, gdzie jest Bitcoin, jeszcze raz to powtórzę. Tutaj. I tutaj jeden z moich tweetów, który udostępniłem na koncie Kryptopodróże. Każdy będzie chciał go mieć prędzej czy później. Pytanie, czy jak zdecyduje się później, będzie jeszcze co kupić po rozsądnej cenie. Po ostatniej konferencji Busta Rhymes też przyznał się do tego, że posiada bitcoiny i nie zamierza ich sprzedawać. I tutaj mamy ciekawy raport, zobaczcie, liczba inwestorów posiadających bitcoin potroiła się od 2018 roku. Według sondażu Gallup, bitcoin posiada teraz 3 razy więcej amerykańskich inwestorów niż miało to miejsce w 2018 roku. Bitcoin głównie zyskał na popularności wśród młodszych amerykańskich inwestorów. Badanie przeprowadzone przez globalną firmę analityczno-doradczą ujawniło, że liczba inwestorów w Ameryce trzymających bitcoin wzrosła z 2 w 2018 roku do 6% w czerwcu 2021 roku. Badanie definiuje inwestorów jako dorosłych, którzy zainwestowali minimum 10 tysięcy dolarów lub więcej w akcje, obligacje lub fundusze inwestycyjne. Czyli mówiąc krótko, w ankiecie brały udział osoby, które już wcześniej z inwestycjami miały do czynienia i liczba tych osób, tak jak mówię, potroiła się z 2% do 6% w tym roku i zobaczcie, to jest wciąż tylko 6%. My naprawdę jesteśmy jeszcze bardzo, bardzo wcześnie. Spójrzmy teraz na 10 spółek publicznych, które trzymają najwięcej bitcoinów. Pierwsza z nich jest to MicroStrategy, o której mówiłem już wielokrotnie. Na moim kanale obecnie posiada w rezerwie ponad 105 tysięcy bitcoinów, co odpowiada 3,3 miliarda dolarów w bitku. W pewnym momencie dyrektor generalny MicroStrategy, Michael Saylor, powiedział, że co sekundę, słuchajcie, co sekundę kupuje 1000 dolarów w bitcoinie. I w przeciwieństwie do innych dyrektorów generalnych, którzy zwykle unikają opowiadania o swoich osobistych inwestycjach, Saylor podał do wiadomości publicznej, że posiada ponad 17 732 bitcoiny, warto obecnie ponad 565 milionów dolarów. Grubo. Kolejna firma jest to firma Tesla, ponad 1,5 miliarda dolarów w bitku i na chwilę obecną posiada ponad 42 902 bitcoiny. Na trzecim miejscu mamy bank Galaxy Digital Holdings, ponad 16 400 bitcoinów. Na czwartym miejscu jest broker Voyager Digital, ponad 12 260 bitcoinów. Na piątym miejscu mamy firmę płatniczą Square, która posiada 8207 bitcoinów. Na szóstym miejscu jest firma, która wydobywa bitcoiny, Marathon Digital Holdings, która posiada 5784 bitcoiny. Jako ciekawostka, posiada ponad 103 tysiące koparek wydobywających 50-60 bitcoinów dziennie. Od czerwca 2021 firma wydobywała 265,6 bitcoina miesięcznie. Dalej mamy na siódmym miejscu giełdę Coinbase Global, która posiada 4482 bitcoiny. Na ósmym miejscu niemiecka firma Venture Capital Bitcoin Group, która posiada 3947 bitcoiny. Na dziewiątym miejscu kolejna firma, która wydobywa kryptowaluty, tym razem z Kanady, posiada 3522 bitcoiny. I na dziesiątym miejscu trzecia firma wydobywająca krypto, która posiada 2243 bitcoiny. A w tym samym czasie Unia Europejska chce zakazać anonimowych transferów kryptowalutowych. W nowej publikacji wydanej przez Unię Europejską czytamy, że unijne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu będą miały w pełni zastosowanie do kryptowalut. Wszyscy dostawcy usług związanych z aktywami cyfrowymi będą musieli stosować przepisy Unii Europejskiej, aby zaprzestać używania kryptowalut w celu prania pieniędzy. Co za brednie. Przecież większość giełd, z których korzystamy na co dzień, czy to BitBay, czy Binance, czy inne, wymagają od nas KYC. Jeżeli chcemy przelać tam pieniądze z naszego banku, na sam początek musimy zrobić KYC. Czyli co? Czyli się zweryfikować. Czyli o jakim praniu pieniędzy mowa? O jakim wspieraniu terroryzmu mowa? Filtrujcie tego typu wiadomości, bo są one po to podawane, aby siać zamęt. Tylko tyle mam do powiedzenia. Naprawdę retoryka tego typu, że Bitcoin jest wykorzystywany do prania pieniędzy, czy też do wspierania terroryzmu, czy ogólnie używany przez przestępców, jest to już prehistoria. Tak można było mówić w 2013 czy tam 2015 roku, jeszcze jak ludzie nie mieli świadomości, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Teraz takie coś, no to już jest naprawdę kretynizm. Pani komisarz, o ta pani tutaj, nazwała kryptowaluty jednym z najnowszych sposobów prania pieniędzy. Stwierdziła, że nowe regulacje będą miały zastosowanie do całego sektora kryptowalut. Zabronimy anonimowych portfeli kryptograficznych i upewnimy się, że transfery kryptowalut są możliwe do prześledzenia, podsumowała. Oj Boże. I zobaczcie, chociaż wiele nagłówków sugeruje, że nowe prawo wpłynie na wszystkie portfele kryptowalut,
Wydaje się, że wpłyną one wyłącznie na usługi portfeli powierniczych, takich jak giełdy i portfele internetowe. No ludzie kochani, przecież to już jest dawno zrobione. Nie ma giełd, gdzie nie trzeba się weryfikować. A nawet jeżeli na początku nie trzeba, to jeżeli będziesz chciał takie pieniądze zamienić na walutę fiat, no to i tak będziesz musiał. Ludzie, w jakim świecie oni żyją? Ja nie wiem. Jest mało prawdopodobne, aby założenia polityki europejskiej oficjeli mogły być egzekwowane w odniesieniu na przykład do oficjalnych portfeli używanych przez wiele projektów kryptowalutowych. No oczywiście, że nic nie mogą zrobić, wystarczy sobie kupię kryptowalutę ARRRY, gdzie ona jest w 100% anonimowa, portfel jest w 100% anonimowy, transakcje tak samo i mogę przesyłać gdzie chcę, komu chcę, jak chcę i nikt o tym nie będzie wiedział. A zakupu takiej krypto mogę zrobić na zdecentralizowanej giełdzie, na której nie trzeba się weryfikować, więc jeżeli ktoś chce oszukiwać, może to robić i nie jest mu do niczego potrzebny Bitcoin. Weźcie to zrozumcie w końcu. I już zupełnie na koniec, jeżeli chodzi o informacje ze świata kryptowalut, mieliśmy kolejne kwartalne spalenie kryptowaluty BNB. Podczas 16. kwartalnego spalenia Binance Coin, kryptowaluty związanej z ekosystemem giełdy Binance, nieodwracalnie zniszczono aż 1 296 000 kryptowaluty BNB. Przy obecnym kursie jest to ponad 369 milionów dolarów. Wow. Dzięki takiemu kwartalnemu spalaniu zmniejsza się podaż kryptowaluty, co teoretycznie może prowadzić do zwiększenia jej wartości. Jeżeli nie macie jeszcze konta na giełdzie Binance, zachęcam Was do skorzystania z linku, który możecie znaleźć pod tym nagraniem, ponieważ przygotowałem dla Was zniżkę 10% na korzystanie właśnie z tej giełdy. Gdyby skorzystać z najwyższego kursu BNB, jaki odnotowano w maju bieżącego roku, wartość spalonych Binance Coin wyniosłaby aż 889 milionów dolarów. To jest szalone. Kryptoświat pali pieniądze, a nasz świat drukuje pieniądze. Niesamowite. Może się pojawić pytanie, dlaczego giełda Binance w ogóle pali swoje tokeny. Na odkupienie takiej ilości BNB, które zostały bezpowrotnie zniszczone podczas zakończonego wczoraj spalania, giełda wydała około 20% swojego zysku za ostatnie 3 miesiące. Dzięki regularnemu spaleniu ilość dostępnych w obiegu BNB zmniejsza się co 3 miesiące, co sprawia, że kryptowaluta staje się coraz rzadsza. Czyli mówiąc krótko, będzie jej coraz mniej w obiegu, a mniejsza podaż przy dużym popycie wiadomo co robi z ceną. Zwróćcie również uwagę, że kwota, o której mówiliśmy, tak, czyli te 889 milionów dolarów lub po tym kursie 369 milionów dolarów, jest to tylko 20% zysku za ostatnie 3 miesiące giełdy Binance. Więc jeżeli przykładowo boicie się, że giełda Binance może się zwinąć, upaść, to odpowiedzcie sobie na pytanie, czy im by się to opłacało. Pomnóżcie sobie tą kwotę razy 5, a wyjdzie Wam zysk za ostatnie 3 miesiące giełdy Binance. No przecież nikt normalny takiej giełdy by nie zamknął lub by się nie zwinął z jej zawartością, bo się to po prostu nie opłaca. A ja już nawet nie wspominam o innych firmach należących do ekosystemu giełdy Binance. Więcej o tym mówiłem w nagraniu, które teraz widzisz w górnym prawym rogu, więc zawsze sobie możesz do niego wrócić. I teraz odpowiem Wam na pytanie, w jaki sposób można zgarnąć 10 dolarów i co należy zrobić. W pierwszej kolejności musicie sobie obejrzeć ten film. Cake DeFi daje 50 bonus w tokenie DeFi Chain. Każda osoba, która skomentuje to nagranie do 8 sierpnia włącznie, czyli 9 sierpnia zrobimy prawdopodobnie losowanie, będzie miała szansę zgarnąć 10 dolarów właśnie w tym tokenie. Wylosuje 3 osoby, które dostaną po 10 dolców w tym tokenie. Czyli przykładowo po obejrzeniu tego nagrania daj mi znać w komentarzu, że obejrzałeś nagranie, skorzystałeś z bonusu, dostałeś 50 dolarów, masz już je u siebie na koncie lub przykładowo zobaczyłem film, ale nie chcę z tego korzystać z tego i z tego powodu. Także tym razem każdy, niezależnie od tego, czy skorzysta z bonusu, czy też nie ma zamiaru brać w tym udziału, ma szansę zgarnąć 10 dolarów. Także oglądamy to nagranie, komentujemy do 8 sierpnia włącznie. I z tego miejsca zachęcam Was również, abyście sobie odebrali darmowe tokeny SushiSwap od CoinMarketCap, jak również pobrali portfel Coin98. Token ten znajduje się już na giełdzie Binance, jego wartość w tym momencie to jest około 2 dolarów, może troszeczkę teraz mniej, bo ta cena skacze góra-dół, w jeden dzień urosła 100%, więc już nawet się nie orientuję. Co dostaniemy za założenie takiego portfela jeszcze nie wiemy, ale w mojej opinii warto stracić te kilka minut i założyć ten portfel, ponieważ tutaj niczym nie ryzykujemy, a możemy zarobić fajną kasę. Dla porównania pokażę Wam, co rozdawał portfel Trust Wallet jakiś czas temu, dokładnie w sierpniu 2020 roku. Było to 100 tokenów TWT, czyli Trust Wallet Token. Dzisiaj jego wartość to jest 34 centy, czyli rozdawał po dzisiejszym kursie 35 dolarów, tak? Zobaczcie, najwyższa cena w historii to było $1.22, czyli tak naprawdę można było nawet skaszować te tokeny po 122 dolarów, tylko dlatego, że ktoś sobie założył portfel. Jak będzie tu w tym przypadku, nie wiemy tego, nie wiemy co dostaniemy i w jakiej ilości, ale lepiej zaryzykować te kilka minut i stracić te kilka minut, niż później żałować, że się nie odebrało przykładowo 30 czy tam nawet 100 dolarów.
Także to tyle w tym nagraniu. Mam nadzieję, że było ono interesujące, było ono ciekawe. Dziękuję Wam wszystkim za łapki w górę, za subskrypcję, za komentarze, bo dzięki temu mój kanał, jak widzicie, może rozwijać się jeszcze szybciej. Milion wyświetleń. Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. Dziękuję Wam raz jeszcze. A my widzimy się w kolejnym nagraniu na moim kanale. Trzymajcie się. Hej.